Cześć, witajcie na kolejnym odcinku Zasilacza. Dziś będziemy mówili o nietypowym temacie przeprowadzek. Tak jest. Dla nas jest bliższy, dla was nie wiem, ale bardzo chętnie się dowiemy, więc napiszcie w komentarzach, jakie mieliście historie, co się wydarzyło, jakie były wasze emocje z tym związane, może przywiązania też. Napiszcie w ogóle, ile razy się przeprowadzaliście. No tak. Zobaczymy, kto jest na czele. Tak, zrobimy ranking potem. Ale nie liczy się z pokoju do pokoju. Nie. Z pokoju. To musi być w ogóle... Zmiana adresu. Najlepiej zmiana adresu, ale jeszcze lepiej, jakby było to w ogóle inne miasto. Tak jest. Ponieważ historia, którą dzisiaj będziemy też sobie studiowali, jest właśnie taką historią Abrahama, jego rodziny i przeprowadzek z naprawdę jednego kraju do drugiego, byśmy nawet powiedzieli. W świecie, gdzie nie było jednak firm przeprowadzkowych. Nie? No dokładnie, samochodów. No, to było wyzwanie. Czytamy historię z pierwszej Księgi Mojżeszowej, oczywiście, rozdział 11, zaczynam od wersetu 27. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Wziął Terach syna swego, Abrama, i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się z ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskaże. No to oni mają przynajmniej dwie przeprowadzki za sobą, przynajmniej jeżeli mówimy o krajach. Mhm. Ale wiemy też, że później chodzili po tej ziemi, więc tak naprawdę obiecane im było tego więcej. Zwykle, gdy się przeprowadzamy, to wiemy, gdzie będziemy się przeprowadzać, nie? No bo musimy przygotować sobie jakieś miejsce, do którego pójdziemy. Nas teraz jest łatwiej po prostu. Znaczy inaczej o tym myślimy. No tak. Oni raczej szli i szukali, gdzie się wybudować. Przypomina mi tę historię, kiedy ludzie właśnie wyjeżdżali i zakładali różnego rodzaju osady. Mhm. Czy w Stanach Zjednoczonych, kiedy je odkryto, czy też w Europie tutaj, bo takie przypadki też były. Mhm. I to też było na takiej zasadzie, że dostawali ziemię i trzeba było wszystko tam ogarnąć, prawda? Wybudować dom. No i to jest bardziej podobne do tego, co czytamy tutaj. Dokładnie. Bo dowiadujemy się, że Abram i przynajmniej część jego rodziny, bo na pewno dotyczyło to Sary, idą do miejsca, które Bóg im wskaże. I jedyne, co wiedzą, przynajmniej domyślamy się to z tego fragmentu, to to, że idą do Kanaanu, bo oni wychodzą z Ur Chaldejskiego do Kanaanu. No ale nie idą sami, idzie też ojciec Abrama, idzie też Lot z nimi, co po drodze jednak ulegnie pewnym zmianom. Nie? Tak. No i jest to wyzwanie, ponieważ wychodzą też z regionu czy z miast, które są rozbudowane, które mają szkolnictwo, które mają sklepy, wszystko tam funkcjonuje, a idziemy do miejsca, w którym literalnie nie ma niczego i musimy wszystko budować, zakładać od nowa, od zera. Bo łatwo jest się przeprowadzić na lepsze, nie? No oczywiście. Ale przeprowadzić się na gorsze... Ojej. To jest kłopot. Gdy jesteś w mieszkaniu, w którym masz 3 pokoje, a teraz przeprowadzasz się do mieszkania, gdzie masz 1 pokój i aneks, taki połączony kuchnię z 2 pokojem, może ci być trudniej, nie? Miałeś piwnicę, nie masz piwnicy. Gdzie te rzeczy dać? Tak, miałeś garaż, nie masz garażu. No, nie wszystkie przeprowadzki są na miejsce lepsze. I teraz, czy Abram przeprowadzał się na miejsce lepsze? Trudno to ocenić. Dokładnie. Z jednej strony było gorsze, ponieważ nie było tej edukacji, sklepów i tak dalej, ale z drugiej strony było też lepsze, ponieważ można było tam realizować jakiś biznes, na przykład, którego w miejscu, w którym mieszkali, się nie dało zorganizować. Mhm. Ale to właśnie też pokazuje, że przeprowadzki, co jest oczywistą wiedzą, no tak, że przeprowadzki, one nie następują tylko dlatego, że chcemy zmienić miejsce mieszkania na lepsze. Czasem są inne powody, które za tym stoją i dla nas też jest istotnym, żeby spróbować zrozumieć, dlaczego rzeczywiście Bóg powołał Abrama i jego rodzinę, żeby wyszli z miejsca, w którym byli. Jednym z nich będzie bałwochwalstwo, które w Ur Chaldejskim, w Mezopotamii było potężne i Bóg na pewno
chciał ich stamtąd przenieść, aby ta rodzina powstawała w takich warunkach mniej szkodliwych duchowo dla nich przede wszystkim. Mhm. A jednym z powodów, które były i które są wymienione tutaj jest w Księdze Izajasza, właśnie ta kwestia z obcymi bogami. Mhm. I to jest 24 rozdział Księgi Jozuego. I Jozue powiedział do całego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela, po drugiej stronie rzeki mieszkali od dawnych czasów wasi ojcowie, Terach, ojciec Abrahama i Nahor, i służyli obcym bogom. Wtedy zabrałem waszego ojca Abrahama z drugiej strony rzeki i prowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka. Mhm. Więc jest konkretne błogosławieństwo, bo wiemy, że też z Izaaka ma przyjść finalnie Mesjasz. Tak jest. Więc jest powód przeprowadzki, który nie jest przeprowadzką z gorszego na lepsze miejsce, który jest związany z tym, że w twojej rodzinie, w twoim domu może być jakaś sytuacja, która jest niekorzystna dla ciebie. Ona nie musi być zła, bo na przykład mamy przecież powiedziane w Biblii, że w przypadku małżeństwa mąż opuści ojca swego i matkę swoją, więc w tym to jest jakaś taka naturalna sytuacja. I dobra przeprowadzka. Zdecydowanie dobra. No ale czasem może być tak, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować duchowo w kontekście naszej wiary w domu, w którym się wychowaliśmy, bo nasza rodzina może nie chcieć jakby na to się zgodzić, a gdy mieszkamy w czyimś domu, no to trochę musimy akceptować warunki tego domu, nie? I tak to jest trochę tutaj opisane w tym tekście, który czytałeś, że oni opuszczali dom, który był bałwochwalstwem. W którym było bałwochwalstwo. I to potężne. Ale też taka myśl związana w ogóle z funkcjonowaniem rodziny, ponieważ czasami może się zdarzyć tak, że po prostu rodzinna ta struktura, na którą mamy, jest po prostu toksyczna. Mhm. Nie tylko z religijnych powodów, ale też jakieś formy przemocy, uzależnień, jest wiele powodów, dla których możemy, powiedzmy, opuszczać ten nasz dom i szukać po prostu takiego lepszego schronienia, które nie będzie materialne lepsze, ale będziemy mieli taki spokój właśnie duchowy. Mhm. No dokładnie, dokładnie. I jest też, właśnie z tym związana jest drugi powód przeprowadzki Abrama i jego rodziny, czy póki że Terach, trzeba by powiedzieć Teracha i jego rodziny, jako że był najstarszy. No, oczywiście. To jest fakt, że Bóg obiecał im, że tam, w tym nowym miejscu będzie lepiej. Czyli oni mają taką perspektywę, dobra, przeprowadzamy się na warunki być może trudniejsze, bo zresztą wiecie jak to jest, że jak jest niewiedza, nie wiemy jak wygląda przyszłość, to te obawy są większe, nie? Więc przeprowadzamy się prawdopodobnie na miejsce trudniejsze, ale obiecano nam, że tam będzie lepiej, w jakiejś perspektywie czasu, choć jest dużo niewiedzy, tak? Gdzieś tam będzie lepiej. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy służbę i pastor Tadeusz Niewolik wtedy wziął mnie i honoratkę, żeby pokazać nam pierwsze miejsce, w którym zamieszkamy. Był to Bytom i on o tym nie wiedział, ale mieszkanie przed naszą wizytą zostało zalane. I gdy my przyszliśmy tam do tego mieszkania, to wszędzie była wilgoć, wszystko było zagrzybione, okna były nieszczelne. Jak my zobaczyliśmy to mieszkanie pierwsze z honoratką, to muszę przyznać, że był to dla nas szok, że tam mielibyśmy zamieszkać, ale że dla pastora Tadeusza też to był szok, to w końcu tam nie zamieszkaliśmy. Za co dziękujemy. Natomiast to jest takie, taka obawa, nie? W takim miejscu mielibyśmy zamieszkać. Co jest w Kanaanie? Co tam jest takiego, nie? Posiądziecie tę ziemię. Ale czy to jest piękna wizja? No musiała być. Wystarczająco piękna, że zdecydowali się tam pójść. Ale to też jest wizja, którą później Bóg im pokazuje, ponieważ cała wędrówka przez ten Kanaan jest związana z tym, że Bóg pokazuje im ich posiadłość w pewnym sensie. Więc to też jest takie niesamowite, że Bóg po trochu, nawet jeżeli dzisiaj może to być dla nas wyzwanie, to pokazuje nam, że to miejsce, do którego nas posyła, jest związane z konkretnym błogosławieństwem, ale musimy to błogosławieństwo też zobaczyć przez to, że będziemy podążali za Nim i On nam to pokaże. Dokładnie. Niestety nie każda przeprowadzka jest błogosławieństwem. Nie. Nie każda wynika z Bożej woli. Czasem po prostu świat jest, jaki jest.
Także nie wiemy, czy ktoś z was jest przed przeprowadzką, albo właśnie się przeprowadził. Zresztą to nie dzieje się tak często w życiu, żebyście jako słuchacze prawie wszyscy teraz tego mieli doświadczyć. Natomiast zawsze w tym, co nas spotyka w życiu, staramy się szukać tego Bożego palca, Bożego prowadzenia. Szukać tej Jego drogi, którą nam wskazuje. Wyciągać to, co najlepsze z okoliczności, w których jesteśmy. Mieszkasz w miejscu, które chciałbyś zmienić, a może mieszkasz w doskonałym miejscu, którego nigdy nie chciałbyś zmienić. Zawsze szukajmy tego, co w tym jest najlepsze, jakie rzeczy Bóg chce z tego wyciągnąć i czego nas nauczyć. I będziemy się modlić o to, żebyśmy mogli widzieć w tym wszystkim, co nas spotyka, Bożą rękę i Boże błogosławieństwo. Wy zaczniecie modlitwą, później będę się modlić ja. Panie Boże, dziękujemy Ci, że mamy gdzie mieszkać. Że żyjemy w świecie, w którym mamy dach nad głową i wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy. Że luksus naszego życia jest taki, że możemy nawet wybierać. Ojcze, prosimy, żebyś dał nam widzieć Twoje prowadzenie w naszym życiu. Żebyśmy umieli cieszyć się rzeczami, które mamy. Żebyśmy umieli też się nimi dzielić. Daj Boże, proszę, żeby jeśli przed nami są jakieś decyzje związane ze zmianą miejsca zamieszkania, żebyśmy i w tym widzieli Twoje prowadzenie. Więc taka jest nasza modlitwa i prosimy, żebyś nas wysłuchał w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. To Marcin, ile razy się przeprowadzałeś? No, nie, Pszczyna najpierw, potem Sącz, potem tak Pszczyna, Sącz, rodziców, mieszkanie, potem ciocia i teraz tutaj. Pięć, tak? Ja z Wisły do Podkowy, z Podkowy do Katowic, z Katowic do Krakowa. Tak, czyli sześć ci wychodzi? Tak, tak. Z Katowic do Krakowa, z Krakowa do Kielc, z Kielc do Krakowa. To więcej razy się przeprowadzałeś niż ja. Ja pięć. No, zobaczymy jak wam poszło. Także życzymy wam dobrego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć. Cześć.